Nie, dzisiaj nasz streamingowiec jest nieobecny, ponieważ miał ślub. A mówił, że można głosowe? Głosowe to ja nagrywam na iPada. Wiecie, że wczoraj mieliśmy ślub Litki i Konrada. I powiem wam tak, wiecie, dla mnie to jest ogromna radość, jak ślub biorą osoby, które znam, które wiem, że kochają Jezusa, które wiem, że żyją tak, jak należy. I to jest tylko radość wtedy. Naprawdę, bo wiecie, mi się zdarzało udzielać ślubów. Nieraz pary mnie prosiły spoza zboru też, z innych kościołów. I nieraz miałem dylematy. Pamiętam, jak kiedyś pewna para mnie poprosiła o udzielenie ślubu. Ja mówię, okej, nie ma problemu, ale zadam wam kilka pytań. Jedno z pytań brzmiało, czy współżyliście przed ślubem? I ta siostra mówi, ja nie odpowiem. A mówię, to sobie szukajcie innego pastora. No ale czemu pastor chce to wiedzieć? A ja mówię, nie z ciekawości, tylko ja was chcę błogosławić z czystego serca. Bo to było wiele miesięcy jeszcze przecież, mówię, bo gdybyście grzeszyli, to ja wam powiedział, że macie pokutować, że jak nie zaczniecie pokutować, to żadnego ślubu wam nie udzielę. Także wiecie, z różnymi ludźmi się spotykamy i niestety, i to jakby nazwijmy jako nawiązanie do naszego życia, niektóre rzeczy my sobie zostawiamy. Takie przyczółki, takie warownie, coś, co nie do końca nas może aż tak bardzo dręczy, albo coś, co być może bardziej lubimy niż porzucenie tego, chociaż wiemy, że tak nie powinno być w naszym życiu, że tak nie powinniśmy się zachowywać, żyć, myśleć czy nosić jakieś w sobie złe, negatywne emocje, ale na niektóre sobie pozwalamy i zgadzamy się na nie. Ja powiem tak, powiedzcie mi, czy można żyć z pchłami? Można, słuchajcie, całe życie można z pchłami żyć. No będą jakieś tam pokąsania, będą jakieś może później podrażenia skóry, infekcje, różne rzeczy, ale można z tym żyć. A powiedzcie mi, czy można żyć w brudzie? Pewno, że można. Mariusz, jak był w ośrodku w Reto, to opowiadał, że ludzie nieraz przychodzili do ośrodka bezdomni tak zaniedbani, że tego sobie człowiek nie może wyobrazić. Że kilka osób musiało takiego delikwenta myć pod prysznicem, nazwijmy inaczej, odmoczyć go najpierw, zanim mogli cokolwiek zeskrobać czy zdjąć z niego. I ci ludzie, wiecie, to nie jest zaniedbanie tygodniowe. W tydzień się nikt tak nie zapuści. Żeby tak się zapuścić, to niektórzy naprawdę muszą długie miesiące, niektórzy nawet lata żyją kompletnie bez higieny. Więc można się zapuścić w taki sposób, że człowiek wygląda czy pachnie gorzej niż zwierzę. Można. I bracia i siostry, każdy z nas może w swoim życiu zostawić złe rzeczy i możemy pozwolić, żeby diabeł nas okradał. I podam taki przykład, który myślę, że będzie dobrym unaocznieniem tego, co się dzieje, gdy coś zostawimy. W jaki sposób patrzycie na Salomona? Czy Salomon to był fajny, błogosławiony król? A chcielibyście żyć w królestwie Salomona? Słuchajcie, tam złoto było w cenie srebra, srebro w cenie żelaza, takie było przełożenie, orząd wielkości. No to bogactwo było, no kraj był bogaty, ludzie byli bogaci. Gdy czytamy, że był pokój od wszystkich wrogów, że miał mądrość, że prowadził królestwo w dobry sposób, no to taki obraz w nas pozostaje. I ja naprawdę bardzo często taki obraz Salomona, czy królestwa Salomona nosiłem w sobie. I często też mówiłem, no tak ogólnie było dobrze, na końcu mu coś tam odbiło. Słuchajcie, to żadne na końcu, ja wam zaraz przeczytam to. To nie było na końcu. On bardzo pięknie się pomodlił, Bóg dał mu mądrość i pamiętajmy, że Bóg nie dał mu mądrości za jego modlitwę. Tylko on miał właściwą postawę, bo nie prosił o śmierć dla wrogów. Nie prosił o bogactwo dla siebie, nie był egoistą, miał dobrą postawę, więc Bóg, kiedy mamy dobrą postawę, on naprawdę może wiele rzeczy nam dać. I to nie jest tak, że Salomon jak się pięknie pomodlił, taką, nie wiem, czy sobie ułożył tą modlitwę, to Bóg mówi, ale mnie ta modlitwa ujęła, no taka była przepiękna, chyba mu dużo rzeczy dam. Nie. Bóg błogosławi każdego, kto ma właściwą postawę i właściwy sposób do niego podchodzi. Salomon wtedy miał właściwą postawę, ale słuchajcie, to, że wtedy miał właściwą postawę,
I mógł brać przykład z ojca, który kochał w niezwykły sposób Boga. To nie oznacza, że on taką postawę zachował przez całe swoje życie. I tu chciałbym taką prawdę jakby zostawić w naszych sercach. To, że dobrze zacząłeś, nie znaczy, że dobrze skończysz. To, że na ślubnym kobiercu byłeś przeszczęśliwy, nie oznacza, że teraz jesteś przeszczęśliwy. To, że jako młody człowiek byłeś wytrwały, nie oznacza, że teraz jesteś wytrwały. Teraz możesz być leniwy na przykład. Albo gnuśny. Albo lubisz po prostu jakieś hedonistyczne rzeczy. I zasada jest taka, że to, że kiedyś kimś byliśmy, nie oznacza, że teraz z tym jesteśmy. Może być tak, że jesteśmy mądrymi ludźmi, a niestety poprzez złe wybory, poprzez złe informacje, poprzez niesłuchanie Boga, może się okazać, że wcale już nie jesteśmy takimi mądrymi ludźmi. Że kiedyś byliśmy, ale to jest, wiecie, to jest przebrzmiała chwała. To jest chwała sprzed wielu lat. I my nie powinniśmy dopuścić do takiego miejsca, w którym pewne rzeczy są przebrzmiałe i są tylko przeszłością, są wspomnieniem przeszłości. To od nas zależy, jak będziemy żyli. Mówił Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Jeśli wytrwacie w Słowie Moim, poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Czyli do ludzi, którzy w Niego uwierzyli, Jezus nie powiedział: o, jak wspaniale, aż mi się płakać chce. Wy się nawróciliście, no przepięknie. Nie, On mówi: super, że się nawróciliście, więc teraz ciąg dalszy. Macie trwać w Słowie. Macie poznawać prawdę i ta prawda was wtedy będzie wyswobadzała. Więc jeżeli się każdy z nas nawrócił do Boga, to teraz jest czas pielęgnacji tego trwania w Bogu, poznawania Boga i Jego Słowa, utrwalenia tego, co dobre, co pochodzi od Boga, i wtedy nasza przyszłość będzie przez Boga niejako gwarantowana. Jest inny fragment, który mówi: ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam ciebie w godzinie próby. Odwracamy ten werset. Przez to, że nie wytrwałeś ze mną, tak przyjdzie próba, nie będziesz miał zbyt dużego wsparcia. I to nie dlatego, że Bóg jest niedobry. Jeżeli my się do pewnych rzeczy nie przygotujemy dziś, jutro nie ma żadnej gwarancji, że my nawet Boży głos usłyszymy, bo nie będziemy umieli Go słuchać. Nie będziemy umieli słuchać Jego rady. Myślę, że rozumiecie, co mi chodzi. Po prostu nie nauczymy się żyć z Bogiem, więc w kryzysie nie będziemy nawet mogli usłyszeć czy odebrać czegoś od Niego. Jak ktoś powie: co ty gadasz? Bóg może wszystko. Tak, Bóg może wszystko, dlatego powiedział: trwaj we mnie. I wtedy zrobię wszystko. A jak nie będziesz trwał we mnie, to cię diabeł będzie okradał. Sam siebie będziesz okradał. Będziesz rujnował swoje własne życie. I na własne życzenie wiele trudnych konsekwencji jakby przeżyjesz. Czy to jest w Biblii zapisane? Jest. Przyszedł Jezus do Jerozolimy i zaczyna płakać. I mówi: ja tyle razy chciałem was zgromadzić, jak kokosz zgromadza pisklęta, wy nie chcieliście. Przez to teraz wasz dom zostanie pusty. Ja już, nie wiem, no parę miesięcy temu wspomniałem też tą historię, że Jerozolima niestety została zburzona. Czy Bóg kiedykolwiek chciał burzyć Jerozolimę? Przecież On buduje, a nie niszczy. Ale ich własne grzechy spowodowały, że przyszedł wróg, okradł, zniszczył Jerozolimę. Jerozolima nazywała się Aelia Capitolini. Czyli miasto Trójcy Kapitolińskiej oddane, czyli pogaństwem, bóstwom. Żydzi mieli zakaz wstępu pod karą śmierci do Jerozolimy. Tam mieszkali przez długi czas tylko Rzymianie i obcokrajowcy, ale nie Żydzi. Żydom nie wolno było wejść do ich własnego miasta, do stolicy. Na własne życzenie to mieli, bo Jezus mówi: ile razy ja was chciałem zgromadzić, a wy nie chcieliście. I my w Biblii musimy czytać też takie przestrogi, żeby w złe rzeczy nie wchodzić. Bo my musimy nauczyć się dbać o prawdę Bożego Słowa, a nie o swoje własne pragnienia, marzenia, dążenia, chciejstwa różne. Bo słuchajcie, to nie jest normalne życie. To jest życie, które Bóg mówi, że będzie potępione. Czy pamiętacie za dni Noego, jakie potworne zbrodnie ludzie dokonywali i przez to przyszedł potop? No, specjalnie użyłem tego słowa zbrodnie. Jest napisane, że oni jedli, pili, bawili się, żenili, za mąż wydawali, szczepili, budowali. Powiedzcie mi, co w tym złego? No jemy, no bo Bóg nas tak stworzył. Pijemy, bo Bóg nas tak stworzył. Budujemy, bo trzeba gdzieś mieszkać. Szczepimy drzewka, no bo chcemy mieć fajne sady owocowe. To co złego w tym było? No właśnie to, że Boga tam nie było. Że robili wszystko,
po ludzku, według swoich pragnień, bo apetyt, czy teraz też tak jest? Czy ludzie ogólnie nie chcą jeść, pić, bawić się, szczepić, budować, kupować i tak dalej, i tak dalej? No przecież się nic nie zmieniło. Bóg nie jest w centrum, dlatego przychodzi w końcu kryzys, klęska. I ta klęska wcześniej czy później przychodzi na człowieka, a kiedyś przyjdzie też koniec tej ziemi. Nastąpi koniec czasów i w końcu każdy stanie przed Bogiem. Dlatego my musimy być mądrymi ludźmi, którzy skoro wybrali Chrystusa, to w Nim trwają. Wczoraj podkreślałem na ślubie, że skoro Konrad bierze za żonę Litkę, to sprawiedliwość nakazuje, sprawiedliwość, że on musi o nią dbać, bo ona postanowiła całe życie z nim spędzić. Ona zostawia rodziców, zostawia wszystko, co było jej życiem do tej pory i nowe życie zaczyna. I to samo dotyczyło Litki względem Konrada. My jesteśmy zobowiązani kochać nasze żony, żony są zobowiązane kochać mężów. My jesteśmy zobowiązani, to nie jest nasz wybór. To nie jest tak, że ja sobie przemyślę, mówię, kochać tą żonę czy nie kochać. Nie ma takiej opcji. Obiecałeś, postanowiłeś, proszę to wypełnić. Obiecałeś, że należysz do Chrystusa, proszę to wypełnić. Czy to jest takie, wiecie, ciągle takie dobrowolna dziecinada. Bawię się jedną łopatką albo wiaderkiem, albo drugą łopatką albo wiaderkiem, albo kocham tego Jezusa, albo nie kocham, albo po prostu moje serce jest dla Niego, albo nie jest dla Niego. Słuchajcie, my nie możemy się zachowywać jak niedojrzali ludzie. Obiecaliśmy Chrystusowi swoje życie. My nad swoim życiem jakby nie mamy władzy, ale On ma władzę. I my możemy przyjść do Tego, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi. I On może nas przez to życie przeprowadzić. Ale On powiedział, spójrzcie na mnie, a zajaśniecie. On powiedział wyraźnie, musicie na mnie patrzeć, bo jak nie będzie, ja nie będę w centrum, to wszystko się w końcu rozwali. I teraz spójrzcie, pierwszą królewską, może otwórzmy 11 rozdział. 11 rozdział, 42 werset. Salomon panował jako król w Jeruzalemie nad całym Izraelem 40 lat. Nie wiem, czy wiecie, że 40 to jest też liczba próby. 40 dni, 40 lat na pustyni był Izrael, 40 dni Mojżesz był na górze, Jezus pościł 40 dni. To jest liczba próby. Dla Salomona Bóg dał królowanie, bo to On daje królestwo komu chce. I 40 lat to była próba. Salomon zawiódł. Pomimo tak pięknego startu, że królowa Saby, to jest teren bardziej tam północna Afryka, Arabia Saudyjska, gdzieś tam w tych rejonach była jakby ten region, to ona przyszła i powiedziała tak, jacy szczęśliwi się są Twoi ludzie, że mogą słuchać Twojej mądrości. Ona przyszła, była pod tak wielkim wrażeniem mądrości, sławy, bogactwa, tego, co robił Salomon, że ona otwierała jako królowa. No królowa to raczej, wiecie, widziała różne rzeczy i sama przeżyła wiele rzeczy. Była pod przeogromnym wrażeniem tego, co się dzieje w królestwie Salomona i pod wrażeniem samego Salomona. Słuchajcie, start był rewelacyjny. Start był taki, że narody podziwiały i życzyły sobie takiego losu, szczęścia, błogosławieństwa, jakie przeżyła w tym czasie Izrael. Ale słuchajcie, to, że dziś nam coś wychodzi, nie oznacza, że jutro nam będzie wychodziło. Bo to, że dziś nam coś wychodzi, to znaczy, że mamy czas, żeby przygotować się na jutrzejsze dni, na przyszłość. To, że dzisiaj jest dobrze w małżeństwie, nie oznacza, że jutro będzie dobrze, bo ty musisz dbać o to dobro w małżeństwie. Ty musisz dbać o to małżeństwo. Ty musisz dbać o swoją rodzinę. Jeśli dziś twoje dzieci są grzeczne, to nie jest gwarancja, że jutro i pojutrze, jak będą nastolatkami, będą grzeczne i posłuszne. Ty musisz inwestować w to dziecko cały czas, dbać, troszczyć się, martwić się często też przed Bogiem w modlitwie i mówić, Boże, jak to będzie? Czytałem, czy czytałam? Widziałem, czy widziałam również w swoim własnym życiu, że przychodzi czas buntu, kiedy się rodziców nie słucha. I moje dzieci też to spotka, że coś takiego zacznie je atakować. Jak ja mam żyć, co ja mam zrobić, że moje dziecko przeszło przez ten trudny okres? Dobrze mówię, czy źle? Nie mieliście okresu buntu? Słuchaliście zawsze rodziców? Kto z was był taki naprawdę posłuszny rodzicom? Moja? Kasia nic nie mówi, także może to prawda.
Słuchajcie, gdyby to było 1000 osób, to też, nie wiem, może ktoś by podniósł rękę, ale to by się okazało, że to była taka osoba, no nie wiem, mami synek, mami lelek taki, no ktoś taki, no niekoniecznie z własną osobowością. Natomiast każdy, co ma swoją osobowość, przychodzi okres, kiedy zaczyna myśleć po swojemu. I jak myślicie, kiedy stajemy się chrześcijanami, stajemy się Bożymi dziećmi i wzrastamy w naszym chrześcijaństwie, to co, nie mamy okresu buntu wobec praw Bożych? Nie jest tak, że Bóg mówi, módl się codziennie, a ty w końcu mówisz, Boże, ja już mam dosyć tej modlitwy, ja już tym wymiotuję. Ile razy mogę coś powtarzać? 1000 razy do ciebie mówiłem i myślałem, że coś się wydarzy, a tu się nic nie wydarzyło. Nawet Gabriel do mnie nie przyszedł. A co to za problem cię wysłać Gabriela? No pogadałby ze mną, miecz by mi pokazał, szatę by mi pokazał, przeniósłby mnie tam tak jak proroka za włosy trochę. No co, no mnie może to jest większy kłopot. Ale niektórych za włosy i by przeniósł gdzieś tam. No fajne przeżycie, by była przeżywka, byłoby co opowiadać. Ale Bóg tak nie działa. Amen? Bóg czy... Mamy na kartach Biblii niezwykłe Boże cuda, ale one nie są normą. Normą co jest, bracia i siostry? Posłuszeństwo Bogu. Normą jest wiara Bogu. Normą jest wierność dla Boga. To jest norma, zasada czy fundament życia chrześcijańskiego, a nie jakieś cuda, które gdzieś się dzieją. Oczywiście Bóg jest Bogiem cudów, on będzie czynił cuda. I będzie czynił cuda niezwykłe, tak jak na przykład, pamiętam pewnego brata, Andrew Pierce, jeśli dobrze pamiętam, to opowiadał, jak gdzieś jechał i tak mu paliwo, daleko jechał w Anglii, tak mu spadała wskazówka od paliwa, mówi, o Boże, mówi, znowu trzeba będzie tankować, kasę stać. Ja byś tak trochę dolał, fajnie by było. I Bóg mu dolał. I on mówi, że jechał ileś set kilometrów dalej, czy mil, i mówi, ale tylko raz Bóg to zrobił, nawet nie wiem czemu. Ja sobie tak powiedziałem do Pana Boga. Ja by to działało, bracia i siostry, gwarantuję wam, że ja bym nie tankował. Ani Orlen, ani Lotos, nic by mnie nie obchodziło. Tylko Panie, dolej. To by nawet dobre było. A wyobrażasz sobie, ilu ludzi by się nawróciło, by się dowiedzieli, że u zielonych Pan dolewa paliwa? Dlatego, słuchajcie, cuda się zdarzają i naprawdę niezwykłe cuda. Ale to nie jest norma w naszym życiu. Czy macie wspaniałe przeżycia jako małżeństwo? Jakiś super urlop gdzieś tam mieliście? Mieliście takie chwile, że wspominacie? A co, ciągle macie takie chwile? Wieczny urlop? Wieczne zadowolenie? Słuchajcie, to, no właśnie, to nie jest niebo. My żyjemy tutaj na tej ziemi. I teraz zobaczcie. Salomon panował 40 lat. I przeczytam teraz 12 rozdział, może 3 werset. 12 rozdział, 3-4 werset i później od 9 do 11. Dwunasty, tak, 3 i 4. Bowiem po niego Jeroboam z Egiptu, to Jeroboam, bowiem po niego i wezwano, po czym przyszli Jeroboam i całe zgromadzenie izraelskie i rzekli do Rehabeama, tak, to był syn Salomona. Ojciec twój nałożył na nas twarde jarzmo, lecz teraz ty uczyń nam lżejszą, twardą pańszczyznę twojego ojca. Ciężkie jarzmo, jakie na nas nałożył, a będziemy ci służyli. A on rzekł do nich, odejdźcie jeszcze na 3 dni, a potem powróćcie do mnie, ilu dotrze. Czyli mamy pierwszą informację, że ludzie po śmierci Salomona, czyli kiedy już był tym złym królem, przyszli i powiedzieli o tym, że mieli twardą pańszczyznę i ciężkie jarzmo. Takie królestwo. Złoto w cenie srebra, srebro w cenie żelaza, czy tam brązu. I oni mówią, było nam ciężko, była pańszczyzna, czyli co, były podatki, były kłopoty, było gnębienie, było bogacenie się kosztem takiej pracy niewolniczej własnego narodu. I tu jest zupełnie inny obraz królestwa Salomona, pod koniec oczywiście panowania Salomona, nie na początku. Przeczytamy dalej, od 9 do 11. I zapytał takich doradców swoich, Rehabeam, jaką wy radzicie mi dać odpowiedź temu ludowi, który prosił mnie. Uczyń nam lżejszym jarzmo, jakie nałożył na nas twój ojciec. I rzekli do niego młodzieńcy, którzy z nim wyrośli. Powiedz temu ludowi tak.
Ludowi, który rzekł do ciebie: Ojciec twój uczynił ciężkim nasze jarzmo, lecz ty uczyń nam je lżejszym. Tak powiedz do nich: mój mały palec jest grubszy niż biodra mojego ojca. Otóż jeżeli ojciec mój nałożył na was ciężkie jarzmo, to ja jeszcze dołożę do waszego jarzma. Ojciec mój chłostał was biczami, a ja was będę chłostać kańczugami. Czyli mamy trzecią informację. Czyli mieliśmy pańszczyznę i jarzmo, a tu mamy jeszcze biczowanie. Wyobraźcie sobie dobrego króla, który pozwala na wykańczanie swojego ludu, na biczowanie ich, na kary cielesne, na jakieś chłosty. I na przykład, że Salomon na końcu swojego życia to był tyran. A powiedzcie mi, co złego zrobił Salomon tak naprawdę? Bo to jest jakby efekt. To jest wierzchołek góry lodowej. Co się stało z Salomonem? Pamiętacie? On ciągle kochał kobiety różne. I myślę, że to był główny problem. To był jeden problem, który diabeł uchwycił, bo Salomon na to pozwolił. I zamiast mieć żonę Izraelitkę, powiedzcie mi, ile żon człowiek może mieć? Panowie. Niektórzy z jedną nie wytrzymują, nie? Więc ile tych żon? I nagle, kiedy ktoś patrzy seksualnie tylko, to powie, mogę mieć dużo. Ale kiedy patrzy relacyjnie, to z jedną nie może sobie dać rady. Więc myślę, że główny błąd Salomona to było to, nie wiem, czy pamiętacie, ja dokładnej liczby teraz wam nie podam z pamięci, ale miał chyba 700 nałożnic i 300 żon. On miał chyba 1000 żon. Wyobrażacie sobie 1000 żon, panowie? To znaczy... Nie słyszałem teraz. One same się utrzymają. Słuchajcie, to nie po to się ma 1000 żon, żeby na nie pracować. Ja to mówię z autopsji, w sensie oglądania dokumentalnych filmów. Oglądałem kiedyś dokumentalny film o różnych takich krainach, gdzie jeszcze było wielożeństwo. To facet to jest po prostu panisko w domu. To nie jest wół do roboty. Jedna idzie po wodę, druga sprząta, trzecia gotuje, czwarta dziećmi się zajmuje. No przecież po coś te żony ma. I Salomon. No może tą pańszczyznę to też nałożył, a może rzeczywiście musiał je utrzymać. I dlatego pańszczyznę nakładał. W każdym bądź razie on pozwolił, żeby te kobiety przyszły do jego życia. I to nie były Izraelitki wierzące w Boga Jahwe. To były z różnych krain, różne pakty zawierał. No tak, to w dawnych czasach było, że przez małżeństwo, przez koligację się zawierało pakty, czy pokój się zawierało, czy stan wojny się kończył. Różne sytuacje wówczas występowały. Jest napisane, że one omamiły jego serce. Czyli te żony przynosiły obce nauki, a on zaczął stawiać różnym bożkom różne ołtarze i zaczął to niejako tolerować. Niekoniecznie może tutaj czcić, chociaż zawsze jak się stawia ołtarze, to w końcu się to czci. 9-11. To już przeczytałem. I teraz zobaczcie, przeczytam 11 rozdział od 29. Może... Tak, mogę od 29. W tym czasie wyszedł raz Jeroboam z Jeruzalem i spotkał go na drodze prorok Achiasz z Sylo, który miał na sobie nowy płaszcz, a byli na polu sami. Wtedy pochwycił Achiasz ten nowy płaszcz, który miał na sobie, podarł go na 12 kawałków i rzekł do Jeroboama: weź sobie 10 kawałków. Tak bowiem mówi Pan Bóg Izraela, oto ja wyrywam królestwo z ręki Salomona i tobie daję 10 plemion. Jemu pozostanie jedno plemię przez wzgląd na mojego sługę Dawida i przez wzgląd na Jeruzalem, miasto, które wybrałem ze wszystkich plemion Izraela. Dlatego, że opuścił mnie i oddawał pokłon Asztarcie, bogini Sydończyków, i Kemoszowi, bogowi Moabu, i Milkomowi, bogu Amonitów, a nie postępował moją drogą, czyniąc to, co prawe w moich oczach, według moich ustaw i praw, jak to czynił Dawid, jego ojciec. I tu mamy trzy takie główne bóstwa. Asztarta, Kemosz i Milkom. Trzy wrogie narody, które zawsze gnębiły Izraela, a on oddaje im chwałę.
Słuchajcie, to było o tyle nielogiczne, że w dawnych czasach, w starożytności, naród, który pokonał drugi naród, niejako zaszczepiał swoją wiarę w swoich własnych bogów, ponieważ skoro nasi bogowie was pokonali, to nasi bogowie są prawdziwi, oni zwyciężyli. I ludzie tak prosto nie to przyjmowali, mówili, no tak, ich Bóg zwyciężył, to on jest silniejszy, to po co ja mam oddawać cześć jakiemuś Bogu, w którego do tej pory wierzyłem, jak on mnie nie ochronił przed najazdem. Jestem w niewoli, więc zaczynam czcić tamtych bogów zwycięskich narodów. I słuchajcie, Salomon, któremu Bóg się objawił, Salomon, do którego Bóg mówił, Salomon, który został przez Boga obdarowany on sam osobiście, ale też całe królestwo, którym zarządzał. I on odchodzi od Boga i jakimś potwornym bałwanom zaczyna oddawać cześć. To jest naprawdę potężne zniewolenie. A zaczęło się od tego, że lubił kobiety. I może być tak, że ktoś lubi przyjemności, a ktoś lubi lenistwo, a ktoś lubi pieniądze, a ktoś lubi święty spokój. I my sobie możemy różne rzeczy lubić i to jest zaznaczam, no to normalne, że ludzie pewne rzeczy lubią. Nawet jeżeli one są złe nieraz. A nieraz może być tak, że ktoś lubi coś, co nazwijmy dzisiaj jest jeszcze neutralne. Na przykład ktoś nie lubi się poświęcać za bardzo. Po prostu chce mieć święty spokój, więc tak nie wychyla się, na ewangelizację nie pójdzie, w Teen Challenge nie pomoże, coś tam więcej nie zrobi, bo on sobie w domu siedzi, jego dom to jest jego warownia. Powiedzcie mi, czy normalną rzeczą by było dla chrześcijanina zamknąć się w swoim własnym domu, otoczyć się tylko swoją żoną, swoimi dziećmi i tam siedzieć? Przecież tylu ludzi ginie. Nam jest nakazane głoszenie Ewangelii. Nam jest nakazane pomaganie ludziom, noszenie ich brzemion. To jak ja mam nosić brzemię, jak ja siedzę w domu? Słuchajcie, jak siedzę z moją Marzenką w domu, to tak mówię, Marzenko, napij mi się kawy. Już ci robię. Naprawdę, moja żona taka jest. Ona zawsze, bardzo rzadko mi odmówiłaby. I ona mówi tak, Boże, czy ja ją wykorzystuję? Ja naprawdę, ja miałem wyrzuty sumienia, mówię, przecież ja sobie mogę iść zrobić tą kawę sam. Ale nieraz tak rzucał, no mówi, a akurat szłam do kuchni, albo dobrze, nawet mi się nie chce, ale pójdę zrobić i sama też sobie przy okazji coś tam zrobię. Słuchajcie, jakbym się zamknął w domu z moją żoną, ja kuczek maślę mam. Naprawdę. Gospodarna, schludna, posprzątane wszystko, kochana, naprawdę kochana jest. Ale mi nie wolno tak się zamknąć. Bo życie nie polega tylko na tym, że ja i Marzena i nie ma całego świata. Nawet w Izraelu, kiedy młody człowiek brał sobie żonę, pojmował żonę, to miał rok przerwy od służby wojskowej. Ale nie 50 lat przerwy od służby wojskowej. Rok. Innymi słowy mówi tak, ja to rozumiem, jest ślub, musicie się sądzić, jeszcze rok, a później na wojnę pójdziesz. I kiedy były kłopoty w Izraelu, to oni musieli iść na wojnę. Po roku. I nie było tak, że oni byli zwolnieni. No bo zawsze, że można się wytłumaczyć żoną. Zresztą w Nowym Testamencie to było powtórzone, że kiedy było zaproszenie na pewną imprezę, to jeden mówi, żonę pojąłem, dlatego nie mogę przyjść. A powiedzcie tak na logikę. Czy nie może każdy z nas się wymówić pracą? No każdy może powiedzieć, przecież ja pracuję. Co ty chcesz ode mnie? Boże, co ty w ogóle chcesz ode mnie? Ja mam jeszcze coś robić, przecież ja pracuję. Można dziećmi się wymawiać. No ale słuchajcie, no dzieci to naprawdę myślę, że większość ludzi posiada. I każdy się może powiedzieć, no mam dzieci. No ja już jestem na tym etapie, że powiem, ja mam wnuki. Jak ja mogę coś robić, jak ja mam wnuki? Możemy się czym jeszcze wymawiać? Że samochód nam się popsuł, trzeba naprawiać. No chyba każdemu się psuje co jakiś czas. Czy jest jakaś osoba, której się nie psuje? Wiem, jest jedna osoba, której się nie psuje, bo ma dosyć nowy samochód. I oby tak dalej. I oby tak dalej. Oby jak najdłużej był nowy i żeby się nic nie psuło. Ale normalnie wszystko się psuje. I co, my będziemy ciągle się wymawiali czymś tam, a nie zrobimy tego, co Bóg od nas wymaga? A ile osób sprząta? Bo wiecie, że niektórzy nie zdążyli się pomodlić, bo sprzątali. Ja to kiedyś mówiłem, teraz mi się przypomniało, że dziewczyny często mówią tak, ja chciałabym się pomodlić, ale się nie mogę skupić, bo widzę brud, tu jest wszędzie brudne, ja muszę posprzątać. I ze ścierą, z odkurzaczem przeleci, a później mówię, ale jestem zmęczona, nie mogę się skupić na modlitwie.
No każdy może coś tam sobie wymyślić. Ale my tego nie zostawiajmy. Amen? Bo są sytuacje, ale zaznaczam, to już są życiowe sytuacje, gdzie choćbyś na twarz padał, to będziesz się modlił, bo będziesz wiedział, że jest taka potrzeba, bo jest zagrożenie życia, bo jest coś ważnego, coś, co ciebie dotyczy, ale tak naprawdę życiowo. I wtedy nie będziesz mi mówił, że idziesz do pracy, bo najwyżej zrezygnujesz z pracy, ale się pomodlisz. Zaznaczam, gdyby było jakieś zagrożenie życia twojej żony czy twojego dziecka, to co powiesz, przepraszam, no synku, no widzę zagrożenie życia, ale do pracy muszę iść. No już to widzę, jak pójdziesz do pracy wtedy. Są rzeczy ważniejsze. Ale w innych sytuacjach, tam gdzie nam pasuje, to się wymówimy zawsze pracą, czymkolwiek. Oczywiście zaznaczam, do pracy mamy chodzić. Mamy zarabiać pieniądze na życie. Mamy zarabiać pieniądze, żeby pomagać też innym ludziom. Ale nie może praca być wymówką na wszystko. Rodzina nie może być wymówką na wszystko. Amen? Podam to może w bardziej przykry sposób. Całe swoje serce włożyłem tylko w moją rodzinę. I przychodzi wiek, kiedy ludzie umierają w tej rodzinie. I co? I to, co było twoim szczęściem i sercem, nagle znika. I co dalej? Co ty zrobisz ze swoim życiem? Myślę, że rozumiecie, o co mi chodzi. Tak więc Salomon niestety na końcu życia całkowicie upadł. A zaczął pięknie. I dlatego, kiedy zaczynamy życie z Jezusem, musimy nauczyć się budować dobre warownie, czyli złe warownie, to co demoniczne, to co złe, to co jest naszą, no nazwijmy, wadą, czy grzeszną wadą charakteru, to co powoduje, że my jesteśmy daleko, albo że schodzimy z Bożej drogi, że z tymi rzeczami musimy zacząć walczyć po prostu. Nie możemy tego zostawić i oczekiwać, że będzie dobrze. No znowu podam ten no, głupi przykład. No przestań się myć i oczekuj, że będziesz higienicznie pachnący. Zawsze jak coś zostawimy, to będzie zaniedbane i będzie niszczało. Zaniedbasz społeczność z Bogiem, zobaczysz, jak diabeł cię okradnie. Zaniedbasz czytanie Słowa Bożego, zobaczysz, jak będziesz tracił mądrość, którą do tej pory nawet miałeś. Bo już brakiem mądrości jest zaniedbanie studium czy studiowania Bożego Słowa. Brakiem mądrości już jest to, że się człowiek nie modli do Boga. A na końcu mówi, ja nic nie czuję, ja Boga nie czuję, ja Go nie przeżywam. To jest zupełnie naturalna konsekwencja. Amen? Zaniedbaj małżeństwo, czy zaniedbaj narzeczeństwo, czy nie wiem, ktoś chodzi z dziewczyną. Zacznie ją zaniedbywać, to za pół roku, jak na nią spojrzysz, to będzie to jakaś obca kobieta, ja jej nie znam. Bo stracisz relację. To jest naturalna konsekwencja zaniedbań. Zaniedbaj relacje ze swoimi dziećmi. Że dziecko zacznie się zamykać ci w pokoju, będzie siedziało tylko w pokoju, ty nie nauczyłeś się mieć wpływ na swoje dziecko, żeby ono chciało mieć relację z tobą i nagle po 3 latach powiesz, że ja nie mogę, czy to jest w ogóle moje dziecko? Co tu się dzieje? Co to za myślenie? Z kim to dziecko rozmawia? Z kim ono ma relację? Kto takie pomysły dziecku do głowy kładzie? No, koledzy, czy internet, czy różne inne rzeczy. I ktoś powie tak, a nie mądruj się, bo już masz dzieci dorosłe. No jak byłem ojcem, to też te same rzeczy przechodziłem, co każdy z tych, co teraz ma dzieci. Czasy są teraz jeszcze trudniejsze, więc jeszcze więcej trzeba uwagi temu zwrócić. Ale słuchajcie, naprawdę można mieć bardzo dobre relacje z dziećmi i dziećmi z rodzicami. Może tak być. Jest na przykład werset, który mówi, nie rozgoryczajcie z waszych dzieci, ojcowie zwłaszcza. Co to oznacza, bracia i siostry? No, że Pismo Święte mówi, chłopy, powstrzymajcie się od tego mądrowania nad swoimi synami. Przestańcie się mądrować. Przestańcie, bądźcie ojcami, a nie mądrującymi się ludźmi. Wiecie, bardzo łatwo jest się mądrować. Umiecie się mądrować? Czy trzeba was nauczyć? Ja jestem obserwatorem nieraz i patrzę, jak ludzie się zachowują w rodzinach, jak się odzywają do dzieci. Ja naprawdę często widzę, jak rodzice się po prostu mądrują. I na końcu jest tak, że rodzic... Powiedziałem ci, co masz zrobić. A ja ci powiedziałam, że mam tego dosyć. Ale ja ci mówię, masz to zrobić. Ja tego nie zrobię. I to jest relacja, nie? To jest ta właściwa rozmowa. Ale wiecie, do takich rzeczy nieraz jest to jakiś atak taki demoniczny na jedność rodziny. Ale często jest tak, że my sami to hodujemy w domu, bo sami się często tak zachowujemy. No jak ty krzyczysz na dziecko, to co, dziecko nie nauczy się krzyczeć? No przecież ono się od ciebie uczy.
Ten sławetny przykład, że facet pije piwo, pali fajkę, mówi: synu, nigdy nie pal i nigdy nie pij, bo to jest niedobre. No przecież my kształtujemy nasze dzieci. Amen? My kształtujemy następnych chrześcijan, którzy się nawrócą. Jeżeli my będziemy do niczego chrześcijanami, to ci, co się nawrócą do tego zboru, to strach się bać, coś, co się z nimi stanie, bo nauczymy głupich, złych rzeczy. Nie nauczymy tego życia w prawdzie, kochania Boga, szukania Boga, trwania w modlitwie, tylko nauczymy, nie wiem, szukania pieniędzy, szukania tego, co nam się podoba. Izraelici mieli przejść przez pustynię, ktoś tam policzył, że mogli w 40 dni przejść ten fragment pustyni. Chodzili tam 40 lat. I znowu mamy tą liczbę 40, liczba doświadczenia. I wiecie, co oni mieli na tej pustyni? Bunty, problemy, narzekanie, węże, same kłopoty. A wiecie, czy to było przeznaczenie Izraela? No nie, ich przeznaczenie była ziemia obiecana. I bardzo często jest tak, że my tej szansy, że wyrywa nas Bóg z Egiptu i mówi: przeprowadzę was przez parę rzeczy, niektóre rzeczy będą trudne, pustynne, złe. No, samo życie. A my w tym czasie zaczynamy się buntować i po swojemu. Bóg swoje, my swoje. To ciągle chodzimy w kółko się uczymy rzeczy, bo Bóg chce nas czegoś nauczyć. Powiedzcie mi, jeżeli byłem rabusiem w Egipcie, szybko przeszedłem przez pustynię, nie zostałem zmieniony i trafiłem do Kanaanu, to kim ja będę w Kanaanie? Rabusiem. Bo ja jestem niezmieniony. Jeżeli w Egipcie Izraelici byli narzekaczami, na pustyni nie dali się Bogu zmienić, to kim byliby w Kanaanie? Narzekaczami. A Bóg nie chce w nowym miejscu mieć starego życia. Bóg nie chce, żeby stare rzeczy z nami wchodziły w nowe życie. Bóg nie chce, żebyśmy oddali Mu życie i żyli po staremu. Bóg nie chce, żeby to był styl życia chrześcijańskiego. A powiem wam szczerze, że kiedy obserwuję chrześcijan, ja naprawdę widzę, że chrześcijaństwo ogólnie, to nie, że jakiś fatalizm tu włączam, widzę, że wielu chrześcijan nauczyło się żyć letnio. Po prostu letnio. Letnio, leniwie, bez poruszeń serca, bez takiego prawdziwego szukania Pana Boga. Czy pamiętacie? To jest takie moje marzenie. W liście do Koryntian chyba to jest napisane. W każdym razie Nowy Testament. Kiedy się spotykacie, a wchodzi zwykły wierzący albo osoba nienawrócona, są proroctwa, wszyscy go osądzają. I co on robi? I pada taka osoba na twarz i wyznaje: prawdziwie Bóg jest pośród was. Wyobraźcie sobie taką ewangelizację? My sobie wierzymy Pana Boga, żyjemy dla Pana Boga, mamy spotkanie, przychodzi osoba, która niedawno się nawróciła, albo ktoś, kto się jeszcze nie nawrócił, i my nie musimy mu 5 godzin opowiadać, w co my wierzymy, tylko on przychodzi i to, co przeżywa wewnętrznie w Duchu Świętym, nagle powoduje, że on klęka, mówi: ja chcę Boga, tego, który jest pośród was. To jest moje marzenie. Ale słyszałem też świadectwa takie, z różnych kościołów zaznaczam, że były osoby, które mówiły tak: przyszedłem raz, nikt się mną nie zainteresował, więc już tam nie poszedłem. Takie świadectwa słyszałem od ludzi. Bo się nikt mną nie zainteresował. To powiedzcie mi, czym Kościół był zainteresowany, jeżeli przychodzi nowa osoba i nikt się mną nie zainteresował? Sobą samymi. Mamy nakaz głoszenia Ewangelii. Przychodzi ktoś, kto sam niejako na tacy się nam wystawia, żeby opowiedzieć mu o naszym dobrym Zbawicielu, a my z tego nie korzystamy, bo jesteśmy skupieni na sobie. I opowiadamy tam swoje radości, smutki, żale, pretensje, ale wszystko się kręci wokół nas. Amen? Dlatego jest ważne, żebyśmy zaczęli zmieniać nasze życie. Naprawdę wierzę w to, że Bóg chce zmiany naszego życia. I zaznaczam, my sami się nie zmienimy. To Chrystus przychodzi do naszego życia. Ale tego Chrystusa trzeba wpuścić do naszego życia. Trzeba Go zapraszać. Trzeba Mu zrobić dobrą gościnę. Gdy przychodzą do was goście, to wyciągacie taką starą zesłą kiełbasę z lodówki, tak, te wszystkie rzeczy, co wam tam zalegają, i mówicie: a, zrobię ci kolację. Kiełbasę musisz toporkiem porąbać, bo jest taka twarda. No i tam mu rzucasz. I na końcu jeszcze zapytaj: jak ci tam u mnie w gościnie było?
Jak będzie kulturalny, to będzie kuszony do kłamstwa wtedy. Także słuchajcie, nie wiem jak wy, ale my, czy zwłaszcza moja Marzena, zawsze dba o to, że jeżeli ktoś miał u nas nocować, jakiś gość czy ktokolwiek, to nie było tak, że jak on przyjechał, to my dopiero poszliśmy po zakupy i próbowaliśmy coś zrobić, powiedzieć, a wiesz co, kawy nie mam. A co, wypijesz herbatę? Mówi, a nie mam zwykłą, mam ziołową. A on mówi, nie lubię ziołowej, no ale nie mam innej. Nie, nieraz jest tak, że jak kogoś znamy bliżej, to preferencje go znamy, to ja mogę jakieś herbaty nie pić, ale ja mu kupię tą herbatę, bo to jest mój gość. Ja chcę, żeby on się dobrze czuł u mnie w domu. I teraz wyobraźcie sobie, że Chrystus przychodzi do naszego życia, a my nie przygotowani. I na początku to jest normalne, że jesteśmy nieprzygotowani, bo żyliśmy w grzechu. No ale jeżeli już się nawróciliśmy, to powinniśmy być świadomi, że należy się przygotować. I mamy się uświęcać, bo bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. Czyli jak Chrystus jest zaproszony do naszego życia, a ty się nie uświęcasz, to go nie zobaczysz. Bo tak mówi Biblia. A później jeszcze będziesz mówił, no modlę się i nie słyszę Jego głosu. No modlę się i Bóg nie mówi, ja nie wiem co to jest. Innych Bóg wysłuchuje, a mnie nie wysłuchuje. Sprawdź postawę swojego serca, sprawdź swoje dążenia. Sprawdź, czy nie zostawiłeś gdzieś jakiegoś przyczółku, który diabeł sobie umocnił, a teraz wykorzystuje, żeby ciebie okradać. Ja, wiecie, taki głoszek, radosne chrześcijaństwo, nie? Słuchajcie, ja wam powiem tak. Nie zgadzam się na głoszenie Ewangelii, w którym okłamuje ludzi, że jesteśmy tacy fajni. Po prostu się nie zgadzam na to. My jesteśmy Bożymi dziećmi, na pewno, bo oddaliśmy życie Chrystusowi. Ale czy my jesteśmy fajnymi Bożymi dziećmi, no to po owocach widać. Amen? To, że jesteśmy oczyszczeni przez Jezusa, to, co dziś było mówione, że Bóg daje nam białe szaty, to wszystko prawda. Ale to nie przeszkadza przecież w tym, żebym się poddawał coraz więcej Chrystusowi i stawał się do Niego coraz bardziej podobny. To, co tak jak mam białe szaty, to nie muszę już nic zmieniać? Pamiętacie, jak Chrystus powiedział do uczniów, jesteście czyści dla słowa, które do was mówiłem, ale nogi macie brudne, umyję wam. Co to znaczy? Że jak chodzimy po tej ziemi, to choćbyś nie wiem, jaki był nieskazitelnie biały, coś sobie ubrudzisz. Bo tak jest życie. Raz poczujesz odrzucenie, raz poczujesz zawód, raz poczujesz gniew na kogoś, raz poczujesz, że ktoś cię wykorzystał, będziesz widział wykorzystanie. No i wtedy przychodzą wszystkie te negatywne rzeczy, przychodzą jakieś ataki, przychodzi chęć może zemsty, może nieprzebaczenia. I my musimy sobie z tym poradzić. Przychodzimy do Chrystusa i mówimy, Panie, Ty myjesz nogi. A czujesz, że strasznie się ubrudziłem, pomóż mi. Bo ja chcę żyć nadal w czystości, w uświęceniu, chcę Ciebie poznawać. I to od nas zależy, bracia i siostry. Amen. Jeszcze raz przypomnę ten fragment. Chciałem was zgromadzić, jak kokosz gromadzi pisklęta. A nie chcieliście, czy nie daliście się zgromadzić. Bóg chce. A od naszej odpowiedzi, reakcji zależy nasza przyszłość. Ta dobra przyszłość. Amen. Może nie mamy wpływu na przyszłość bezpośrednio w sensie takim, że my coś zaplanujemy, jakiś system działań w Kościele i osób będzie zbawionych. Ale możemy dążyć do tego, żeby jak najwięcej osób w osobie było zbawionych poprzez własne szukanie Boga, własne uświęcenie, własne niszczenie jakichś warowni, które gdzieś tam sobie pozostawialiśmy, jakieś przyczółki wroga. I Bóg, jeśli będzie chciał, to użyje naszego życia. Czyli zasadą biblijną jest, żebyśmy ciche, spokojne życie wiedli. Ono nie polega na lenistwie, nie polega na letniości. Ciche, spokojne oznacza, że to nie my jesteśmy tymi, którzy zdobywają cały świat. My jesteśmy tymi, którzy szukają Boga, żyją dla Boga. Jeśli Bóg wyznaczy nam najbliższe 5 lat dbanie szczególnie o domy, o rodziny, o sąsiadów, to będziemy to robili. A jeżeli powie, a teraz wezmę was, czy iluś z was, i użyję was w ewangelizacji Polski. Niech robi Pan Bóg, co chce. Ale my mamy być gotowi. Gotowi na pracę delikatną, taką codzienną, gotowi na służbę, gotowi na wiele, wiele rzeczy. Amen? A gdybyś zadał sobie pytanie, czy jestem gotowy służyć? Kiedyś pewien brat miał zostać szefem jakiegoś kościoła. Właściwie to źle mówię. Denominacji. Jakaś taka praca była. I zaproponowali mu, powiedzieli, słuchaj, bo poprzednik twój
no już posunął się w latach, teraz chcielibyśmy, żebyś ty objął tą funkcję. On popatrzył i mówi, no, jak przyjmę, to jestem już tylko ja i Bóg. On wiedział, z czym to się wiąże, że to jest odpowiedzialność, że to jest służba, że to nie jest bycie kimś jako zaszczyt, tylko to jest służba i odpowiedzialność. I on to bardzo ładnie określił. Tylko ja i Bóg, bo on wiedział, że bez Boga to on nic nie poprowadzi. I obyśmy byli świadomi, bracie, siostro, najpierw może tak, mężu, jak nie będziesz ty i Bóg, to ty nie będziesz miał dobrego małżeństwa. Żono, jak nie będziesz ty i Bóg, to nie będziesz miała dobrego małżeństwa. Rodzice, jak nie będziecie wy i Bóg, to nie będziecie mieli dobrego wpływu na dziecko, a jeżeli jakimś cudem wam się uchowa i będzie bardzo dobre, to będzie tylko zasługa Pana Boga. Na pewno nie wasza. Na pewno nie będziecie mogli sobie medalu przypiąć, że staraliście się, jak mogliście. Amen? Kościele, kochani, jak nie będzie każdy z nas i Bóg, to Kościół nie będzie się rozwijał. Pochylmy nasze głowy. Dobry Boże, my przychodzimy do Ciebie. Panie, tak bardzo chcielibyśmy się jeszcze bardziej rozkochać w Tobie, albo na nowo rozkochać się w Tobie. Panie, chcielibyśmy zobaczyć, że życie, które Ty dajesz, ono ma inny sens i inne znaczenie, niż my często po ludzku myślimy. Ty sam powiedziałeś, że drogi Boże to nie drogi nasze i że myśli Boże to nie myśli nasze. Ty sam powiedziałeś, Panie, że my musimy dostosować nasze drogi do Ciebie. A my często nie umiemy tego zrobić, ale możemy po prostu przyjść do Ciebie i modlić się o to i spędzać z Tobą czas. A Ty wskażesz drogę, kierunek, Ty dasz mądrość, Ty, Panie, usuniesz to, co złe. Panie, my ogłaszamy, że na Twoich drogach jest błogosławieństwo. My ogłaszamy, że na Twoich drogach jest wolność. Dlatego my rezygnujemy z naszej własnej drogi, z naszych własnych pomysłów na życie. My naprawdę mamy wiele pragnień tych ludzkich, ale chcielibyśmy je wszystkie skonsultować z Tobą. Panie, żeby siebie nie zawieść, innych nie zawieść, nie zmarnować życia i szansy, którą Ty dajesz. Panie, dałeś Salomonowi tak piękną szansę. Panie, on ją zmarnował. Królu, jego koniec był w niesławie. Boże, tak bardzo prosimy Cię, pomóż nam, aby nasze życie, na końcu naszego życia, aby nie było niesławy. Abyśmy nie popsuli, nie zmarnowali tego dobra, które dałeś do naszego życia. Więc my przychodzimy do Ciebie i chcemy żyć w wierze i w posłuszeństwie. Chcemy żyć w poznawaniu Ciebie, Panie. Chcemy mieć ogniem Twoim rozpalone serca na nowo. Nasze pragnienia, aby były skierowane ku Tobie. Panie, my chcemy mieć tą zdrową równowagę, gdzie pracujemy, gdzie wychowujemy dzieci, gdzie remontujemy domy, kupujemy różne rzeczy, ale nadal Ty jesteś najważniejszy dla nas. Panie, my chcemy mieć tą zdrową równowagę, żeby nas diabeł nie okłamał. Tak jak okłamał Samsona, jak okłamał Panie króla Salomona. I on, Panie Boże, w końcu serce miał kompletnie zwiedzione. Panie, chcemy uniknąć tego, dlatego dziś zwracamy się do Ciebie. Dobry Boże, pomóż nam w swoim Duchu Świętym, abyśmy byli ludźmi wiernymi, mądrymi, Panie, szukającymi Ciebie przez całe nasze życie, nigdy nie rezygnującymi z szukania Ciebie, zawsze chodzącymi wąską drogą. Bardzo Ciebie o to prosimy w Twoim imieniu, Chryste. Aleluja. Amen.